Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Istnieją najróżniejsze czynniki, które powodują dolegliwości bólowe karku i barków. Między innymi jest to długotrwała praca przy komputerze czy korzystanie z różnych gadżetów elektronicznych. Zła dieta, stres i siedzący tryb życia to plaga XXI wieku. Najważniejsza jest profilaktyka. Jednak jeśli odczuwamy napięcie w karku, niezbędne będzie rozciąganie szyi w celu rozluźnienia mięśni i złagodzenia bólu. Ból karku zwykle wiążemy z przeciążeniem kręgów szyjnych i siedzącym trybem życia. Jednak przyczyną takich dolegliwości może być silne napięcie psychiczne, czyli stres. To przez ten czynnik nieświadomie podciągamy barki, w efekcie napinając szyję. Zwiększa się wtedy napięcie w kręgosłupie szyjnym, a przestrzeń między krążkami zmniejsza się i wzrasta ryzyko ucisku na nerwy. Dlatego też tak ważny jest relaks i odpoczynek. W tym przypadku tylko odpowiednie rozluźnienie mięśni i rozciąganie szyi złagodzi ból. Ważna jest również regularna aktywność fizyczna, dzięki której utrzymamy elastyczność mięśni i więzadeł. Jeśli nie chorujesz na poważne schorzenia kręgosłupa, a ból szyi spowodowany jest stresem i lub zbyt długim przebywaniem w pozycji siedzącej z pochyloną do przodu głową, mam dla Ciebie rozwiązanie. To proste ćwiczenie pomoże zmniejszyć napięcie wokół szyi i zniweluje ból. Poniżej znajdziesz instrukcje, jak je poprawnie wykonywać. Zwiń ręcznik albo użyj małej rolki. Ułóż go tuż pod potylicą. Pozwól głowie nieco opaść. Spokojnie oddychaj. Zrelaksuj się. Utrzymuj tę pozycję przez co najmniej 10 minut, o ile nie odczuwasz żadnego bólu. Masaż również pomoże rozluźnić napięte mięśnie. Najlepiej wybrać się do profesjonalnego masażysty, ale nawet własnoręcznie wykonany masaż barków czy szyi przyniesie mnóstwo korzyści. Ugniatanie i naciskanie na bolące, napięte miejsce z pewnością przyniesie Ci ulgę i rozluźnienie. Po długim siedzeniu przy komputerze z pochyloną do przodu głową, warto usiąść w wysokim fotelu i odchylić się, opierając potylicę na oparciu. Pamiętaj jednak, że najważniejsza jest profilaktyka. Dlatego też rób przerwy podczas siedzącej pracy i często zmieniaj pozycję.